Po feriach uczniowie klas młodszych powrócili do szkolnych ławek. W szkole podstawowej numer 3 w Kowarach czekała na nich nie lada niespodzianka. Przy budynku powstała galeria na powietrzu imienia Józefa Gielniaka. Kolejna fajna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjazna Trójka działającego przy szkole podstawowej numer 3. Tym razem do użytku oddaliśmy galerię na powietrzu imienia Józefa Gielniaka. Jak wszyscy dobrze wiecie, Józef Gielniak jest patronem szkoły od 30 lat i zapraszamy Was do obejrzenia galerii na powietrzu. Drzwi imitujące drzwi do domu Józefa Gielniaka. Na górze, zobaczcie, są trzy okna z Wysokiej Łąki. Jak pojedziecie sobie zobaczyć szpital Wysoka Łąka, one idealnie odwzorowują okna ze szpitala. Ręcznie rzeźbiony karnik. Piękny, zobaczcie sami. Wykonany z beli o średnicy 50 cm. To jest całość. To było wykute, wyrzeźbione, niedoklejane. Przepiękny karnik z logo Ducha Gór. Bardzo wygodna ławka dookoła drzewa. Rzadkość w naszej szkole i tutaj w mieście. Może z niej skorzystać kilkanaścioro dzieci równocześnie. Na tych ławeczkach spoczywają uczniowie, którzy chcą poznać, i nie tylko uczniowie, ale wszystkie osoby zainteresowane, które chcą poznać historię szkoły podstawowej numer 3 imienia Józefa Gielniaka, prace, które powstawały zarówno Józefa Gielniaka, ale i uczniów tej szkoły. Te prace tutaj są to już prace wykonane przez uczniów szkoły podstawowej numer 3. Tutaj mamy linoryt i drzeworyt. To jest praca wykonana w gipsorycie. Natomiast te prace przedstawiają linoryt barwny na płytę traconą. Jest to nowa technika, którą poznali uczniowie szkoły podstawowej numer 3. Tutaj przedstawione są informacje o pracach, które powstają oraz o wyposażeniu, jakie posiada w tej chwili szkoła, bo posiada profesjonalne wyposażenie graficzne. Prace do grafiki, dłutka, wałki. I dlatego dzieci mogą dzięki temu wykonywać linoryty barwne na płytę traconą. Krążki drewnopodobne, one nie są drewniane, one są betonowe, drewnopodobne, prowadzą nas dalej do galerii na powietrzu imienia Józefa Gielniaka. I tutaj zobaczcie, ten brzydki mur postanowiliśmy zasłonić siatką, a przy nim posadziliśmy rośliny bluszczowate, które będą wspinać się po tej siatce i zasłonią nam cały mur docelowo. Na tych ławeczkach w czasie przerw uczniowie mogą sobie siedzieć, odpoczywać, czytać informacje na tablicy i bawić się. Najczęściej dzieciaki biegają sobie po tych betonowych krążkach. Mieszkańcy Wojkowa doczekali się nowej siedziby filii biblioteki. W poniedziałek nastąpiło uroczyste otwarcie pomieszczeń, których remont kosztował prawie 180 tysięcy złotych. Czytelnicy w czasie pandemii mogą korzystać z obiektu poniedziałki od godziny 10 do 12 i środy od godziny 15 do 17. Proszę pani burmistrz. 12, punkt. Tak jest. To ja zaczynam, a tak. Pani kończy. Dobrze. Tak? I koniec. Brawo! Jak sięgam pamięcią, na Wojkowie zawsze była biblioteka. Najpierw była w szkole, jak zlikwidowana została szkoła, to mimo wszystko w budynku dalej funkcjonowała biblioteka. W tym roku została przeniesiona do nowego obiektu i bardzo się cieszymy, no szczególnie ja, która mieszkam na osiedlu i tu dzieci nasze, bo będziemy mieli bliżej i małe dzieci będą mogły same przychodzić do biblioteki. W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne otwarcie filii biblioteki na Wojkowie, z czego osobiście bardzo się cieszę, bo biblioteka, która była do tej pory w ośrodku Wojków, do tej pory przez 20 lat spełniała swoją funkcję, ale była zbyt mała i była na obiekcie prywatnym. Teraz jest w obiekcie komunalnym, piękna, pięknie wyposażona, z ogromnym księgozbiorem i życzyłabym sobie tylko bardzo dużej rzeszy korzystających z tej biblioteki. Znajdujemy się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach, która powstała między innymi dzięki projektowi Odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich. To, co Państwo widzicie przed sobą, to w bardzo dużej pigułce budynki, które istnieją w Kowarach. Natomiast najczęściej początkiem XX wieku były to budynki hotelowo-gastronomiczne, gdzie można było
i przenocować, i dobrze zjeść. Bardzo wiele z nich oferowało rozrywki w postaci kręgielni, przeróżnego rodzaju gier w karty, ale i napić się piwa produkowanego w browarze miejskim w Kowarach, który znajdował się przy ulicy Warmińskiego. Drugim elementem będzie mini muzeum piwowarstwa, które powstaje w Domu Tradycji, które prowadzi Stowarzyszenie Miłośników Kowar. Tam powstanie mini muzeum, gdzie będzie można zobaczyć pamiątki w postaci butelek, kapsli, kufli i nie tylko, związanych z tradycjami piwowarstwa polsko-czesko-niemieckiego pogranicza. Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Kowar to nie tylko przyszłe mini muzeum piwowarstwa, ale również miejsce wielu ciekawych inicjatyw kulturalnych. W minioną środę spotkali się tam aktorzy Teatru 55, aby nagrać widowisko muzyczno-poetyckie w oparciu o teksty Wisławy Szymborskiej. Zachciało mu się szczęścia, zachciało mu się prawdy, zachciało mu się wieczności. Patrzcie go! Darek Jezierski, aktor Teatru Karawana, razem z nami zrealizował kilka przedsięwzięć. Jego marzeniem był monodram z tekstami Wisławy Szymborskiej. Zrealizowaliśmy to my, dla jego pamięci. Zapraszamy do obejrzenia na YouTubie w najbliższym czasie. Jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia, starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.